Prokrastynacja. Czy zdarza Ci się odwlekać różne rzeczy w nieskończoność? A kiedy już usiądziesz do pracy, sprzątania czy innej aktywności, którą miałeś wykonać od dłuższego czasu, to zaczynasz szukać wymówek. Każda czynność w tym momencie okazuje się ciekawsza, lepsza. Nie martw się, nie jesteś z tym sam. Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj powiem Ci, jak radzić sobie z prokrastynacją. Przedstawię Ci sprawdzone sposoby na odwlekanie, dzięki którym zminimalizujesz ilość odkładanych czynności w swoim życiu. Świadomość. Jeżeli już zdarza Ci się odkładać coś na później, to zacznij od pracy nad swoją uważnością w takich momentach. Możesz zapisywać sobie każdą z tych sytuacji, kiedy zostawiłeś coś na później oraz towarzyszące temu emocje i myśli. Pomoże Ci to w zdefiniowaniu sytuacji, w których sięgasz po prokrastynację. Praca pod presją czasu. Czynności wykonywane w takich warunkach są związane z pogorszeniem jej jakości oraz zmniejszeniem wydajności pracownika. W takich warunkach często czujemy motywację jedynie ze względu na potrzebę uniknięcia nieprzyjemnych okoliczności. Postaraj się efektywnie zarządzać pracą, którą masz do wykonania, poprzez rozbicie jej na mniejsze i krótsze w czasie wykonania elementy. Regulacja emocji. Zastanów się, jakie emocje Ci towarzyszą w momencie prokrastynacji. Jeżeli przekładasz zadanie w nieskończoność ze względu na pojawiający się lęk, to warto zastanowić się, co byłoby Ci potrzebne do tego, żeby lepiej sobie radzić w takich sytuacjach. Akceptacja trudnych emocji w tym przypadku może pomóc w ich wykonaniu. Wypunktuj najczęściej stosowane przez Ciebie usprawiedliwienia. Możesz zrobić listę usprawiedliwień, a kiedy znów pojawi się w Twojej głowie, to zastosuj do niej myśl alternatywną. Na przykład, jeżeli znów pomyślę, że chcę przełożyć spotkanie na inny dzień, bo jestem zmęczony, to pójdę i sprawdzę, jak będę się czuł. Zawsze mogę wrócić wcześniej niż zakładałem. Ćwicz własną samokontrolę. Siła woli jest podobna do pracy mięśnia. Im częściej będziesz ją ćwiczył, tym będzie coraz silniejsza. Wytrwale dbając o zdrowe nawyki, na przykład poprzez trening odraczania gratyfikacji, zwiększasz zasoby swojej siły woli. Dbaj o higienę snu i jedzenia. Kiedy jesteś głodny lub zmęczony, to pojawia się problem z utrzymaniem samokontroli. Najtrudniejsze zadania zaplanuj sobie na poranne godziny, kiedy najtrudniej Cię wybić z rytmu wykonywanej czynności. Jakie są plusy, a jakie minusy? Zastanów się nad tym, co daje Ci prokrastynacja, a co odbiera. Przegapione terminy, mniej zarobionych pieniędzy, utrata zaufania na rzecz chwilowej przyjemności to tylko niektóre negatywne konsekwencje, które mogą motywować do wprowadzenia zmian. Postaraj się nie przekładać zadań. Skończ z wymówkami, zrobię to później, jutro też jest czas, tylko wykonaj zadanie od razu, bez dłuższego zastanawiania się nad tym. Wymówki powodują jedynie chwilową ulgę, a obowiązki się gromadzą. Ciągłe przekładanie to pułapka i pozorne poczucie, że jutro na pewno zacznę. Pamiętaj, że wczoraj mówiłeś, że jutro zaczniesz. Nie ulegaj impulsom. Daj sobie czas, zanim zaczniesz prokrastynować. Jeżeli chcesz wyjść do sklepu lub w inny sposób odciągnąć się od pracy, to wyznacz sobie czas, na przykład 10 minut, zanim podejmiesz decyzję o odstąpieniu od wykonywanej czynności. Unikaj rozpraszaczy. Kiedy podczas pracy chcesz zerknąć na przykład na Facebooka, a później tylko zrobić pranie, to wizja o realizacji czynności szybko się oddala. Wyznacz sobie jasno określony czas pracy oraz przerw, który będziesz się rygorystycznie trzymał. W ten sposób unikniesz ciągłego odchodzenia od wykonywanej pracy. A jakie są Twoje sposoby na radzenie sobie z prokrastynacją? Jeżeli ten film Ci się spodobał, to nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału. Możesz też zobaczyć pozostałe materiały i pozostawić po sobie ślad w postaci komentarza czy polubienia.